Dzień dobry, siemaneczko, moi drodzy, witajcie w trzecim odcinku, trzecim czy czwartym? Trzecim, tak, dobrze mówię, z 9 Legionu. Muszę ostrożniej walki toczyć, bo rzeczywiście jest problem. Mam tutaj natomiast jeszcze eliksiry na trzech postaciach, ale tutaj zobaczmy, czy to jest to ciało tej kobiety? Nie, chyba nie, ale możemy odpocząć. By Mars. Odbudujemy pancerz. 50% pancerza teraz odbudujemy, ponieważ HP możemy wyleczyć za pomocą... Jest eliksir, tylko eliksir można założyć dopiero w momencie, kiedy odpoczywamy między misjami. O. Dobra, znalezione, warto było tutaj zejść. Tutaj też byłem. Tutaj wszystko już chyba jest. Tak, to idziemy w prawo. Jest to ciało tej kobiety? Zwój. O, tu jest ciało tej kobiety. Jest. Więc zrobimy rytuał. Now promise her something, Flamina. Preferably something she cares about. Make a vow. I swear to you, Domina, that I will rebuild Nova Roma. Good, that'll do. Łatwo poszło. Done. The curse is gone. Thank you, Flamen of Orcus. Lar Umbra. Umbra oznacza zjawę, ducha, który powrócił ze świata podziemi, by przekazać wiadomość lub nawiedzić żywych. Upiory te mogły być w dobrym lub złym omenem w zależności od tego, w jaki sposób ukazywały się krewnym. Tego pradawnego Lara prawdopodobnie używano jako talizmanu uspokajającego zjawy lub chroniącego przed nimi. Okay, czyli to jest to, co było do zdobycia. Nova Roma is the seed of an eternal realm. Which could be the future for all Romans. A dream that could be shaped by the powers of this magical land. How could the... With your help, I can make these ruins a safe home for thousands again. No dobra, no to tak zrobimy. Odbudujemy to miasto. Fajnie, fajnie. Jaram się. Powiem wam, że brakowało mi takiej taktycznej gierki. Sanktuarium Westy. I teraz tak. Ewidentnie napijemy się mikstury. Tutaj też. Mikstur mi nie szkoda. Przed nami jest walka. Dobra, wejdę. Od każdej strony chyba nie ma znaczenia gdzie. Teraz tak, oni będą się wskrzeszać. Zniszcz totemy. I przebij barierę. Rozpal ponownie płomienie Westy. I rozpal wszystkie koksowniki. O. Dobra, gdzie są totemy? Koksowniki widzę. Przeciwników widzę. Totemów nie widzę. Do ogni musi ona chyba podchodzić, tak mi się wydaje. Teraz pytanie, czy ktoś tu będzie podchodził inny. Zrobimy tak. Aha, musimy podejść. Może mag najpierw. Jak podejdę te kilka kroków, to łańcuch tutaj zadziała. Raz. Nie, nie zadziała. Dostał. Ładnie dostał, nawet bym powiedział. Tutaj będą się pojawiały nowe stworki. A zniszcz totem i przebij barierę, to jest zrobione. Tak. Podejść tutaj. Tylko jak ona podeszła, to już nie mogę zrobić dalej. Dobra, powściągliwość i... Czy ten podejdzie na tyle, żeby uderzyć mnie? Chyba tak, więc zrobię coś takiego. I tutaj tyle. Łucznik, o kurczę, to są kusznice. Jeden przynajmniej. On już strzelił? Mi się wydawało. Był strzał, ale chyba nie trafił. Może ich. Podejdź tu. For the hearth and the home. Dobra, jest jeden. A dobra, on go załatwił, czyli on podszedł jednak. Piekielny łańcuch. Nie. Podejść tutaj. Jakim cudem on żyje jeszcze? Dobra, podejdę. Teraz już go nie ma. Jego ciała trzeba będzie się pozbyć. Ty z focus point. Dobra, ten jeszcze nie podejdzie, to się ciała sami pozbędziemy. Tam jest kusznik, nie? Na tego kusznika warto by było zaraz pójść. Ale zrobię tak. I tak.
O kurde, kolej. I'm growing weak. Przestrzelił do tego. Robi się problem. Robi się problem, ale tak. Raz, dwa. Zaatakuj tego teraz. Mogę podejść i go zaatakować? Mogę. Natomiast ty... Just a friendly bout, till they are dead. Dobra, idziesz tutaj. Teraz tak, czy ja chcę zaatakować tego? Chyba chcę i pójdę podpalić najpierw to może. No escape from fate. Bo tu dwóch pokonuję jednym uderzeniem. Zalecę tutaj. Kolejny wstał. Dobra, muszę się śpieszyć, bo to będzie problematyczne. Tego sobie załatwię zaraz. 2-2. Tego odrzuciliśmy. Podejdę teraz tutaj. Mało obrażeń mu zadaję. Bo ten wstanie, kurde. Ty nie możesz podpalać. Czekaj, tylko ona może rozpalać? Chyba tylko ona. Tak, bo jej musieliśmy chronić. Czy to go rozwali? Nie, to go nie. Żeby tak. Tu podejdę. Źle zrobiłem. Bardzo źle zrobiłem. Dobra, ty musisz teraz tego się pozbyć. Pozbądź się go. Masz punktów akcji, to zabiera 3. No to nie, to zrobię tak, baw. Teraz. Robi się problematycznie. Ona żyje, ale... Jest źle. We are Legion. Dobra. Lecisz tam. Będziesz to rozpalać teraz. Ty musisz podejść tutaj, ale Death tak. Is the only way. Ten wstanie? Nie. Bow to me. Kurde, wstanie. Jestem. Attack! Źle. Źle rozegrałem to. Niedobrze. Nie da się zrestartować tego, nie? No przegramy chyba. Tribute. Ja nią po prostu raszuję. I tak powinien zrobić od samego początku. Raszować nią. Teraz łańcuch. Czy oboje mnie uderzą? Kurde, oboje mnie uderzą. Źle. Źle, bo powinienem zrobić ten płomień. Kiedy łańcuch powinienem zrobić, nie? 9 HP. 6 do 8.
tego nie rozwali. Learn your place. To ma jeszcze punkty, ty. Tartarus is nice. You shall see. I command you to stop. No, chyba nie wyszło, moi drodzy. Dobra. Może się uda. Może się uda, ale będę tak na lowku, że... Jeszcze tam jest jedno. Kurczę. Mam mi ostatnie HP. Ten już nie wstanie. Tak, to trzeba było tak zrobić, tylko wątpię, że to powinno być aż tak. Nowi wstaną. Dobra, załatwili mi go też. Żeby mnie tylko ten kusznik nie trafił. Jeżeli kusznik mnie trafi, to jest po mnie. Nie trafił. Ja to zrobię na farcie. Ale możliwe, że tak to trzeba było robić. Nie mówcie, że tam też muszę wejść, czy to... Part na jednym HP. Ale będę miał lipę w następnych misjach. Teraz wszyscy wstaną, a już są. The sacred flame burns again. With its help and under its protection, Nova Roma will be rebuilt. This is your new home too, Gaius Julius, my kin. Together, we will build eternal Rome. Mój nowy dom? Mam nadzieję, że znajdę tam łaźnię. Absolutely. What kind of Roman city would it be without a bathhouse? You must have missed such luxuries during your centuries in Tartarus. Obiecałeś, że odpowiesz na moje pytania, Flamino. Yes, I did. You have questions about Avalon, don't you? This is a strange land indeed. The island of magic, the burial place of the gods. Jacy bogowie? Mam nadzieję, że nie nasi. Of course not. Avalon used to be a battleground of the gods of the old faith and the beastly Fomorians. Many of them died here. Gdzie jest Avalon? Jesteśmy wciąż w podziemiach czy w Brytanii? Neither. Avalon is between the lands of the dead and the living. It is an island that cannot be found unless you are invited. It grants a second life for people like us, the ones who have died before. Kto mianował cię przywódczynią Nowa Roma? Czy zrobiła to sama Vesta? I was buried alive in Rome because of my mistakes. But I got a second chance. The goddess of the lake brought me here and asked me to found a Roman colony on Avalon. Bogini jeziora? Nigdy o niej nie słyszałem. She was the guardian of Avalon. I suppose the gods appointed her. But she's gone. She gave her life to defend this land when chaos came. To już przeszłość. Co zamierzasz teraz zrobić? I'll rebuild Nova Roma. Now that the goddess of the lake is gone, I'll reshape Avalon to become eternal Rome. I need your help and protection to achieve that. Potrzebuję rady Flamena. Co o tym sądzisz, Plutoniuszu Nerwo? I agree with the priestess. The city shall be rebuilt, and the island must be conquered. I always dreamt about an eternal Rome. Avalon could be the capital of that new empire. Emperor Sulla must hear about this. Masz coś do powiedzenia, Flamino? Vesta is the goddess of home and life, and I walk her path.
Eternal Realm must not become a realm of demons. This is my city. Teraz tak, Flamen ma rację. To miasto należy do 9 Legionu. Zgadzam się, Flamino. Pomożemy odbudować miasto. Nasze losy są splecione. Wspólnie odbudujemy to miasto. Wspólnie odbudujemy to miasto. Czyli nie 9 Legionu, nie Flaminy, tylko nasze. Wspólne. Patrzcie na moich ludzi. Wysietrzeni, ale wszystko znalazłem raczej. Tutaj gdzieś widziałem tylko skrzynkę, no właśnie. Pochodnia. Larkakus. W rzeźbie przedstawiającej Kakusa płonie wieczny ogień i głód. To syn boga Wulkana, ziejącym ogniem gigant, który przemierzał jedno z siedmiu wzgórz Rzymu jeszcze przed założeniem miasta. Terroryzował wieśniaków i żywił się ludzkim mięsem do czasu, aż zgładził go legendarny Herkules. O, fajnie, że mamy troszeczkę lore. Mamy trochę legend, tym razem rzymskich. Tutaj byłem, wszędzie byłem. Zakończymy tę misję. Tylko tak, tutaj jest problem, bo leczy się między turami. Znaleźliśmy pozostałości pradawnej rzymskiej kolonii. Wygląda na to, że Rzymianie przez bardzo długi czas mieszkali na tych dzikich ziemiach. Miejsce to posłuży nam na nowe centrum wojskowe, z którego rozpoczniemy eksplorację Avalonu. Musimy znaleźć sposób na otwarcie bramy dla cesarza Sulii. Nowy poziom. Larumbra. Zachowanie zostanie zastąpione u każdego bohatera pędem, który zapewne 3 punkty akcji, ale używający go bohater rozpocznie następną turę o 3 z 3 akcjami mniejszą. A tu? Podstawowa takich bohaterów podpalają, ale disadvantage, jeśli bohater zakończy turę, a w promieniu 2 pól nie będzie podpalonych jednostek, zostanie zamrożony. To jest ciekawe. Dużo złota i dużo artefaktów. Opiekunka Nowa Roma. Albina Virgilla. Wielu Rzymian znalazło schronienie w Avalonie. Wszyscy oni otrzymali nowe wezwanie do powrotu do kolonii, którą nazwaliśmy Nowa Roma. Ogień Westy znów płonie. Jesteśmy ci wdzięczni, Gajuszu i Juliuszu Mento, i wybraliśmy cię na przywódcę wojskowego. Wierzę, że żołnierze 9 Legionu też zasługują na rozpoczęcie tutaj nowego życia, więc pomogę ci uwolnić ich z Tartaru. Proszę tylko, byś wsparł Westę, bogini ogniska domowego i rodziny, która jest opiekunką naszego miasta. Nutonius Nerva. Nowa Roma może stać się sercem nowego wiecznego cesarstwa. Miasta tego będzie bronił 9 Legion pod opatrznością samego Orkusa, Boga Śmierci. W jego imieniu władcą zostanie cesarz Sula. Trybunie, oczekuję, że to Orkusa mianujesz nam Boga tej kolonii. Teraz mogę wybrać Orkusa, Boga Śmierci, albo Nowa Roma. Nowe Romę, bogini, czyli oddajemy Nowe Romy Łeście, czyli bogini domu. Plus jeden do człowieczeństwa. Słuchajcie, ja się zastanawiam, pójdziemy może w człowieczeństwo, nie w demoniczność. Mordredem graliśmy chyba jako Zwol, a tutaj nie będę się kierował tego, że w którym kierunku idę. Po prostu będę wybierał wybory. Nie, że wszystko w demoniczność, nie, że wszystko w człowieczeństwo. W tym momencie myślę, że wybierzemy boginię domu. Oktawiusz Remus. Trybunie, zajęliśmy Nowa Roma, a teraz nasi żywi poddani powracają do pustych ulic. Wraz z nimi nadchodzi armia złodziei, spiskowców, szpiegów Kamelotu i niedobitków podwładnych Albini Virgilli. Będzie to problematyczne. Jako mieszkaniec Tartaru nie jestem w stanie wmieszać się w śmiertelników i odkryć ich tajemnic. Proszę o pozwolenie na utworzenie własnej sieci wywiadowczej. Pozwalam na rekrutację i szkolenie szpiegów? Zebraniem tego. Nieufność jedynie tworzy więcej nieufności, a już jesteśmy w niekorzystnej sytuacji. Wieczny Rzym zostanie zbudowany na fundamentach moralności. Zmniejsza lojalność Remusa. Nie, nie. Zapłaćmy. Niech stworzy siatkę. Oczywiście, że tak. Osobny nowy lar. I tu mogę lary sobie. Strażnik wiedzy. Możesz przydzielić nowego do tego tytułu bohatera. Budynek zapewnia wyznaczającemu przywódcowi dodatkowe korzyści. Podstawowe szkolenie umysłowe. I mogę tutaj nowe lary. Ja mam 2 lary. Lar Kakus i lar Umbra. I jeszcze się wstrzymam. Zaraz zobaczę. Ona dołączyła do dworu, tak. Przyszywająca runa siły. Zabijająca runa... O, czekajcie, ja mam tutaj 2 obrażenia od podpalenia, a tutaj... Przebicie pancerza, obrażenia zadawane ogłuszonym jednostkom. Ale ktoś jeszcze może to nosić, czy tylko... O, ty możesz to nosić, Oktawiusz. Oktawiusz, w tym momencie masz... ataki, wrażliwość otrzymujesz... To jest lepsze chyba. Nowa runa zniszczenia jest lepsza. Plus 10 do przebicia pancerza. Tak, to będzie lepsze dla ciebie. Tylko potrzebujesz coś, co stunuje. Zobaczmy jeszcze tak. Mam zbroję legendarną. Gniewna pieczęć niewzruszonych. Pieczęć się wisza do pancerzy. Mniej HP, mniej tego, ale co?
Wał Hadriana. Dodatkowe zapewnienie niewrażliwość na ogłuszenie. A to jest moje. Liczba dusz pozyskanych ze zgładzonych wrogów zwiększa się o 2. Plus 1 punkt akcji i plus 2 lojalności. No to by fajnie było dać komuś innemu. Właśnie chyba Remu. Oktawiusz, dostaniesz to. Tak, tobie to dam. Lojalność wzrosła. Pięknie. Wróćmy na razie do mnie. Amulet. 2 maksymalne obrażenia broni. Czas trwania przyjmowanych efektów zatrucia jest większy. Nieważne. Tutaj. Pierścień siły. Aha, bo to jest to albo to. Unikasz pierwszego nadchodzącego ataku znienacka plus 1 punkt ruchu. To nie. 3 obrażenia od ciosów w plecy. 2 obrażenia plus 1 do niezniszczalnego pancerza podczas pojedynku. Dobra, dam to tobie, bo ty nie masz nic. Teraz tak, to jest, to jest zabijająca nieumarłych pochodnia pancerza. Tylko ty możesz nosić pochodnie. Tylko ona może nosić pochodnie, więc dajmy jej tej niebieską. Zielonej nie mogę jej założyć. Jedną miksturkę damy tobie. Chyba damy tobie. Nie, nie dam tobie, zaraz zdecydujemy. Każda jednostka przeciwnika w odległości 4 pól zaatakuje bohatera. A, zwój prowokacji. To na pewno będzie na niego dobre. Na tego. Pasek. Plus 1 do wyrażonego w polach zasięgu aury blokowania. Plus 1 do wyrażonego i plus 5% bloku. I to jest dobre. Dla niego, jako tanka. Ty nic i ty nic. Dobra, z pancerza. Moja pieczęć jest chyba lepsza. Tak, tutaj mogę dać tobie to. 12, nie, 8 do witalności. Wolę mieć te 8 punktów do witalności niż to. A ty? Ty nosisz 10 tego, tutaj 11. Niezniszczalny pancerz podczas pojedynku. To jest dobre. Ale odporność na osłabienie umysłowe też jest fajne. Więc zrobimy w ten sposób. Teraz tak, masz 2 dostępne punkty. Te ogniste ciosy... Nie, które to było? To podpalenie. To tu jest ogniste... Tworzy niemożliwe do obrania za cele ogniste ptaki nad sąsiednimi polami. Zwierzęta wtedy podejmują własne decyzje. Każdy ognisty ptak może poruszyć się maksymalnie o 5 pól. Ej, to jest ciekawe. Tarcza płomienia. Oczyszczenie. Oczyszcza wroga lub wszystkich pozytywnych efektów. Oczyszcza... Nie. W zależności od obranego celu, oczyszcza wroga ze wszystkich pozytywnych efektów statusu lub sojusznika z negatywnych. To jest taki debuff lub... Okej. Okay. Umiejętności bohatera, które zadają obrażenia wrogom, dodatkowo podpalają cele. To mam. Plus 50% obrażeń od podpalenia, wiecie co? Pola trafione ognistymi ciosami stają w płomieniach na czas na 2 tury. Ogniste ciosy zadają więcej obrażeń od broni. Te ogniste ciosy to jest to, co mam. To pójdźmy, że wiem... Pójdźmy w ten ogień, bo to jest fajne. Bohater odzyskuje 1 punkt HP za każdym razem, gdy jednostka otrzymuje obrażenie od podpalania. Co 6 poziom liczby odzyskiwanych punktów zwiększa się o 1. Wiecie co? Ja pójdę w pasywki pod podpalenie chyba u niej. Tak. Zróbmy to. Więcej obrażeń od podpalenia. I to jest dobre. Będę szedł w to podpalenie, bo to jest fajny skill. W kilka osób będę mógł strzelać. Jeszcze będę mógł się leczyć. Zróbmy to. Więc to rozwiniemy, a później pomyślę o tych tutaj. Właśnie, teraz mój tank. Przedtem zrobiłem to pancerze, ale zobaczmy. Plus 15% solidność. 15% witalności i odporności na osłabienie fizyczne. To jest fajne. W każdej turze bohater odpowiada ciosem na każdy atak frontalny. Też fajne. Atakujący wręcz bohatera otrzymuje 10% obrażeń, czyli on odbija. Bohater zyskuje więcej obrażeń od broni dla każdego sojusznika w promieniu. A zyskuje więcej, nie, okej. Okay. Bohater traci mniej punktów akcji za pieczęcie ciężkiego pancerza. No tak, bo to jeden punkt akcji ma mniej. Ogranicza utratę pancerza o 20%. Bohater przyjmuje 2 punkty obrażeń od ataków dystansowych mniej. A ja pójdę w nim w tego tanka. Zróbmy tą solidność, bo to 15% witalności. W tym momencie mam 81. 93. I teraz 8 do witalności. Dajmy jeszcze mu perka do 8 witalności, 102 HP, a później pójdziemy w to, że będzie odpowiadał ciosem i będzie odbijał obrażenia. I to jest fajne. Widzę, że odzyskali HP wszyscy. Okej, okay. Kiedyś trzeba było ich leczyć. Teraz widzę, entuzjazm, plus 3, minus 3 do lojalności, jeśli ten bohater nie ma co najmniej 2 relikwii. O, czyli trzeba mu relikwie dać, to są relikwie? Błyskotki, przedmioty jednorazowe, pancerz, broń. Nie wiem, czy są relikwie.
Wszystkie umiejętności bohatera, które odbierają cel za jednostki wroga, wywołują przeciwników martwice na dwie tury. Nie mam martwice. Dzielny łańcuch przedtem zrobiłem. Zabiera wszystkie punkty akcji wybranego sojusznika i przekazuje bohaterowi do końca obecnej tury. Cel traci 50% witalności, odporność na osłabienie umysłowe. Gdy zabójcza klątwa jest aktywna, powoduje 20% wrażliwości, a wrażliwość to jest wszystkie obrażenia wzrastają o 20%. Zasięg umiejętności czynnych, nie będące umiejętnościami walki wręcz, zwiększa się o jedno pole. Puf eliksirów lepszy. Magiczny pancerz. Na początku karty potyczki otrzymujesz 11 punktów pancerza, który chroni tylko przed pierwszym atakiem. To jest fajne. Atak wręcz, nie będę podchodził na atak wręcz raczej nim. Odporny na obrozowienie umysłowe, wiecie co? Martwica jest fajna. Tutaj mam te piekielne łańcuchy. Wysuszenie nie. To jest też fajne, kradzież wigoru. Czyli na przykład jeżeli ustawię sobie tanka, tank będzie stał i tylko czekał i przyjmował ciosy, to mogę mu zabrać punkty akcji i dać sobie i wtedy rzucić więcej zaklęć. To może być fajne, ale to później, jak będę miał więcej skilli. Na razie zrobiłbym... Jeszcze raz sobie zerknijmy. Na początku... Zróbmy ten pancerz. Więcej survi. 3 punkty teraz dla tego. Zrobiłem przedtem to, a tutaj tak. 30% do odporności na osłabienia. Bohater otrzymuje 3% obrażeń kumulacyjnych od broni za każde pole ruchu do końca bitwy. Ciosy w plecy zadają większe obrażenia od broni. To by musiał wchodzić w plecy tutaj. Niewrażliwość na ataki z nienactwa. Mniej procent za ciężki pancerz. Ja nie będę chyba nim nosił ciężkich pancerzy. Chociaż zobaczymy. Bohater zadaje więcej obrażeń od broni o 10%. To mogłoby być. Okej. Okay. Natomiast tak. Natychmiast zabija to dopiero później. Mogę. Natychmiast zabija wroga z witalnością na poziomie niższym niż 40%. O, zróbmy to. Czas odnowienia egzekucji skraca się o jedno. Nie trzeba. Egzekucja zapewnia dodatkowo 100% obrażeń. Więcej od krwawienia na dwie tury. Czyli jak natychmiast zabiję, to po co mi jeszcze dodatkowe obrażenia? No nie. Obrażenia od broni. Cies wywołuje wrażliwość. Czyli będę robił tu większe obrażenia. No dajmy, na razie zwykłe obrażenia większe. Dobra. No i fajnie. Teraz tak, rada wojenna. Larianum, kowal. Ulepszenie. Tutaj możesz rozmontować przedmioty, by uzyskać zasoby budowlane. No to rozmontujmy je. Tu. Runa morderstwa. Obrażeń zadawanym zbójcom, przeklętym wasalom i piktom i jedno obrażenie od krwawienia. To wolę więcej krwawienia chyba zadawać. Czy przeszycie pancerza? Tylko trybum sicarium. Nie, dobra, rozmontujmy to. Lekkie pancerze otrzymują jeden. Ciężkie pancerze jeden. Broni do walki wręcz otrzymują jeden obrażeń. Na razie nie będę tutaj nic robił. Runa do broni. To dla ciebie, ale też nie chcieliśmy tego, nie? Nie. 50 za to. Dobra, zasoby budowlane zdobyte. Mistrz Kowalska. Bohater zyskuje dodatkowy pancerz na 5 poziomów. To mistrzem Kowalska zostanie Octavius Remus u mnie. Dodatkowy pancerz to 5 poziomów. To jest fajne. Dobra. Pokażcie mi Larianum. Bohater otrzymuje 10% do uniku. To mogłoby być dobre nawet dla Gajusza. A zobaczmy domenę Marsa. Tę arenę poświęcono potężnemu Marsowi, bogu wojny. Ci, którzy w pocie ciała tu trenują, zasłużą z czasem na jego błogosławieństwo. Zyskuje 1 punkt obrażeń co 5 poziomów. No to Gajusz. Plus 5 do witalności za każdego obcego i przyszłego bohatera. Część zielarzy, to jest fajne. 10 dostaje odporności za każdego obecnego i przyszłego bohatera. No dobra. Zobaczmy jeszcze wieża wiedzy. Poświęcenie relikwii. Możesz poświęcić niepotrzebne relikwie na pył, a następnie kupić za to nowe. Czym są relikwie? Ja nie mam żadnych relikwii jeszcze. Tak. Odizolowana wieża. Bohater zyskuje 25% odporności na osłabienie umysłowe. No zróbmy tutaj... Plutoniusza nerwę.
Używanie eliksirów podczas potyczek nie kosztuje punktów akcji, fajne. Zwojów nie kosztuje. Więcej pyłu relikwii, zdobywanego za ten... Ej, mogę kupić relikwie. Zadaje 50% obrażeń od broni wszystkim przeciwnikom. A to też są relikwie. Czyli wszystko to jest relikwia. Nie, to jest relikwia. To też. Tyś... O, nie stać mnie na to. Nie mam tyle kasiorki. Nie mam. 1000, ale 1000 pyłu. Ja pyłu mam 0. Nic tu nie mogę przepalić, czyli nie mam jeszcze relikwii. Dobra. Rada wojenna. Otrzymuje jeden dodatkowy punkt ruchu, bohater. Plus jeden do lojalności wszystkich bohaterów. Dodatkowe plus jeden lojalności wszystkich. Plus jeden do punktów akcji. Wiecie co, mogę za tysiaka zrobić sobie sakiewkę złota. Lojalność wszystkich bohaterów plus jeden. To jest fajne. 10 doświadczenia więcej. 10 do zasobów budowlanych co misję. Koszt aktywacji dekretów spada. I to jest fajne. Aha, czyli mogę zmniejszyć koszt dekretów. Dobra. Coś jeszcze chcę tu zrobić. Dobra, pójdźmy do tej rady wojennej rzeczywiście. Kto punkt akcji dodatkowy? Virgilia, ty potrzebujesz? Nie potrzebujesz. Poczekam na jakiegoś innego bohatera. Ale zrobię tak. Dekrety tańczą 10%. Poszło. I teraz... Zróbmy 1800 za sakiewkę złota. Nie, to na razie lojalność mi nie jest potrzebna. Czy coś jeszcze bym tutaj kupił? Tu nie, bo nie mam pyłu. Na Arianum. 10 uniku, może ty. Ty się tym zajmiesz. Potrzebuję jeszcze... A, zasoby budowlane. Może aktywować unikalne umiejętności posągów larów. Ale kiedy? Przyciągnij i upuść lara, by go aktywować. Zachowanie zostaje zastąpione u każdego bohatera pędem, który zwiększa 3 punkty akcji, ale używający go bohater rozpocznie następną turę o 3 mniejszą. Bohaterowie nie mogą zachowywać punktów akcji na następną turę. To nie wiem, czy chcę. Podstawowe ataki podpalają. A jeżeli bohater zakończy turę w promieniu nie będzie jednostek podpalonych, stanie zamrożony. To jest fajne. Bo raczej będę podpalał, zwłaszcza, że ona też podpala. No, dostałem osiągnięcie na Steamie. Dobra. Tabela moralności. Moralność podczas wydarzeń. Skala moralności. Poświęciłem Nowe Romę Łeście, bogini ogniska domowego, czyli jestem bardziej w człowieczeństwo. Tutaj widzicie, nowe rzeczy są, jak pójdę w człowieczeństwo i też inne perki są. Więcej złota na przykład, a tutaj więcej zasobów budowlanych. Tutaj wszyscy bohaterowie otrzymują o 10% witalności po koniec bitwy, a tutaj odzyskują 5 za każdym razem, gdy zabiję wrogą jednostkę. Ciekawe rzeczy. I kiedyś było coś takiego, znaczy w poprzedniej części, że też niektórzy ludzie nie mogli się do mnie dołączyć, jeżeli na przykład byłem, nasza moralność się nie zgadzała. A oprócz moralności było jeszcze wiara. Mogłem wyznawać chrześcijaństwo, a mogłem wyznawać starą wiarę. Ciekawe, jak tutaj będzie pod tym względem. Kowal, czy ja chcę teraz sobie coś kupić? Nie, nie mam zasobów budowlanych. Ale mogę mieć. Mogę mieć. Nie mogę mieć. Nie będę miał tych zasobów budowlanych. A może będę miał. Jest równe 500. Dobra, to coś sobie zróbmy. Bronie dystansowe otrzymujemy do obrażeń. Broń do walki wręcz. Ciężkie pancerze. Lekkie pancerze. Dobra, mam 500 punktów. Domena Marsa. Witalność za każdego obecnego i przyszłego bohatera. Zróbmy. No, to jest fajne. Więcej witalności, ale straciłem wszystko już. Dziennik menu. Przejdź na mapę przygód. Dobra. Rzymska świątynia. Dostępna nowa misja główna. To jest tu kupiec. A mogę iść do klasztoru? Nie, no to kupiec. Avalon jest częścią zaświatów, lecz czasem sprawia wrażenie przedziwnie zwyczajnego miejsca. Szczerze mówiąc, nie spodziewałem się, że będziemy polować na bandytów, którzy czają się w lesie otaczającym naszą kolonię. A jednak właśnie to robimy. Pojmali oni kupca, który dostarczał nam podstawowe zaopatrzenie. Prawdopodobnie zrobili to dla okupu, musimy go odnaleźć i uwolnić. Rodzaj przeciwników zbójca, rodzaj przeciwnika Rzym, dodatkowa nagroda nowy bohater, nagroda w złocie oraz możliwy do zdobycia lar. Idziemy. Idziemy. Ale czy ja wybrałem, kto idzie na tę misję? Czy automatycznie, czy teraz dopiero wybieram? I automatycznie chyba wszyscy poszli, tak? They're coming. Good. Hold them up while I warn the others. A dobra, myślałem, że sam mam nie powstrzymać. Wszyscy są. Now we're hunting for a simple merchant.
The only merchant who is willing to help us rebuild Nova Roma. The mighty demons from hell have listened to our call. Welcome, welcome. Cisza, przyprowadź nam tego mężczyznę, to twoja jedyna szansa na przetrwanie. Not so fast. Do you have the ransom? Naprawdę myślisz, że przyszliśmy tu, by negocjować? You should, if you want him alive. Jest inne rozwiązanie, bardzo proste. Zgadniesz jakie? Od razu w walkę. Będę bezwzględny pod tym względem. Staram się być właśnie bezwzględny. Teraz tak. Piekielny łańcuch. Raz. Dwa. Bo ci nie mogą tu przejść. A mogą przejść. Myślałem, że to jest zablokowane. Dobra, piekielny łańcuch zrobiony. To teraz raz, dwa. Trzy. Just a friendly bout. Till they are dead. Woe to the conquered. Do widzenia. Nie wiem, czy to cztery pola, czy go mnie nie zestunuje czasem. Bo to nie są cztery pola. A nie ma podpalonego. Raz, dwa, trzy, cztery? Nie, to tak się nie liczy. Dobra, podejdźmy tu. I tak. Tak, zamrożenie, widzicie? Wszyscy dostali zamrożenie. Zamrożenie nie jest stratą tury, tylko co to daje? Zamrożenie na jedną turę. Mogę przeczytać, co daje zamrożenie? 25% mniej punktów akcji. Nie, luz. Też dostaniesz zaraz zamrożenie, bo ty go zabijesz. Więc nie będzie podpalony. A, jest podpalony obok ciebie. Teraz spoko, bo wszyscy podpalają, nie? Płonie, więc ja mogę podejść. Teraz będzie podpalony obok. Teraz ten... O nie, a nie, będzie. Nie, tutaj punkty akcji, tak? Stay still. No i ładnie poszło. We fought and they died. Dobra. Gra pewnie sugeruje tam, żebym poszedł, ja pójdę tu, ale tu nie przejdę. Zabarykadowali to wszystko. Z drugiej strony też jest barykada. I want the merchant alive. The rest must die. O, jest da do podniesienia. Patrzcie, jak wybordowali. They want to negotiate. What do they take us for? They must learn how we deal with such arrogance. Dokładnie tak. Ja będę tutaj trochę człowieczeństwa, ale nie negocjuję. I decide who gets what. To trzeba będzie przejść. O, kolejna ekipa. To wygląda na Rzymianina. A to kto? Watch out! They want to kill you. Ooh, oszczepy ma jakieś. What are you doing? Kill the tribunist, traitor! Are you insane? This is a vile treason against the Ninth Legion. What are you talking about, tribunist? We deserted the Ninth Legion a long time ago. What? You still don't understand. We will never return to your miserable ranks. Trust me, Tribunus. Nieumarły legionista. I will fight on your side. Florianus Drusus. Dobra. Teraz tak. Raz, dwa. Te dwa cele. Teraz ty dostaniesz tym. Zaraz dostałeś martwicę. Deeds, not words. Płoną. Podejdę tu i są cztery tury. Teraz ty, Gajusz, podejdź tutaj. Załatwisz tego. Kurde, pułapka. Ale czekaj, mogę skoczyć. Ty tobie odejmie. Dobra. Ty zrób sobie tarczę ochronną.
Czekaj, tu nie ma żadnego strzelca, jest jeden. Jest jeden, dobra, stanę tu. Jeden zginął. Rzucił. Wybuch mocy. Powalił mnie. Znam się, czym jest ten wybuch mocy. Dobrze. O, ten ładne obrażenie zadaje. Sztandar Legionu. To jest mój? Zew grobu. Czekaj, najpierw tak. The Imperator is my shield. We are not friends anymore. Dawaj, chcą tego. Podpalimy go od razu. Niech on już sobie płonie. Dobrze, tutaj tyle. Tutaj zaoszczędźmy trochę. Ty natomiast możesz podejść mu od... To też standard robi. Zadaję... Mogę przeczytać standard? Kontrol. Błogosławieństwo, ale jak ja nie wiem. We are the soldiers of the Ninth Legion. W stanie życia. On zginie w nekście. Septimus Sulla would never tolerate this. You must all die. Egzekucja. You seem to bear a grudge. Nie umarły. Princeps, dajmy go. Teraz tak. Palmy tych. Czy możesz w sumie podejść, tylko najpierw... Nie, nie podejdziesz. Dobra, on też sobie zginie. Cudownie. To podejdę tutaj i... Nie, to. Mamy to. Tu trzeba uważać. Deeds, not words. Kurde, pułapka, no. Just a friendly bout. Till they are dead. Nie doskoczę tam. Gajusz, dostaniesz ode mnie to. Dużo przytankował. Powinien Remus tankować, nie Gajusz. Martwica. This is gonna hurt a bit. Dostał. A, zablokował to, ale tego już nie. Jak ładnie cios w plecy, 21 HP zadał. Wait. I warned you before. I even fought on your side. I am not your enemy. Wciąż musisz się wytłumaczyć. Co tu się stało? I am a Sicarius of the Ninth Legion. My order was to ambush you and finish you off in the heat of the battle. But no legionary should ever raise a hand to a tribunus. Dlaczego ktoś z dziewiątego chciałby mnie zabić? They are not the Ninth Legion anymore. They are the maniple of Titus Marcellus, and they found this land years before you. Pamiętam Marcellusa. Zniknął z Tartaru wraz ze swoimi żołnierzami. Myśleliśmy, że świat pod ziemi pochłonął ich na zawsze. We were wandering for a long time, desperate and lost, when we found a gate to this island. Titus Marcellus and all his men decided to leave the underworlds behind for an afterlife here on Avalon. Czyli krążyliśmy po podziemiach tylko po to, by się dowiedzieć, że jacyś dezerterzy wydostali się przed nami. And they have become monsters. They are reveling in their underworldly powers, eating human flesh and wreaking havoc. Sulla nigdy nie wybaczy takiej zdrady. The deserters know that well. And that is why they wanted to destroy you. They fear Sulla very much. And the last thing they want is our emperor leading his legion to Avalon. Rzymianie, nawet śmierć nie może ich uleczyć z nieustannej pasji do manipulowania innymi. Zaprowadź mnie do Tytusa Marcellusa. He's not here. He only sent the Contubernium you just destroyed.
Czy wiesz, są inni legioniści? Only a few more. I'm sure you will meet them soon. But believe me, it is too late to save their animus. Może to dziwnie zabrzmieć w moich ustach, lecz szukam kupca. Of course you are. The outlaws worked for Titus Marcellus. It was all a ruse to lure you here. I'll lead you to the merchant. He is alive. Sikeriusie, zdecydowałem, że zasługujesz na zaufanie. Możesz dołączyć do naszych oddziałów. Świetnie. Ej, mogę tylu mieć ludzi? To mi się wydawało kiedyś, że ja miałem mniej. Ale może się... może się mylę. Trochę tu jest jeszcze dochodzenia. Chodźmy do ogniska. I want to know more about Titus Marcellus. Titus is the most despicable of all of them. He turned to dark rituals to become a real demon. The man he used to be is lost forever. Eliksir do many. Natomiast jeszcze tutaj coś znajdę? Nie. Dobra, ognisko po prawej stronie, to idziemy tam. Tutaj, tutaj. Teraz pytanie, odbudować pancerz czy się uleczyć? Chyba się uleczę, bo tylko on stracił. Dobra, wyleczymy się. Niech ta witalność będzie na maksa. Będę go buffował, atakuję tym drugim. They consider the locals as prey. They won't even hearken back from eating them. I am not a monster. Ale moi drodzy, to by było już na tyle w tym odcinku. Dziękuję wam bardzo, trzymajcie się i do zobaczenia. Wszystkiego dobrego.